Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw, Dzisiaj o Personie 5 Taktika, nowym tytule od Atlas, który kontynuuje w pewnym sensie historię, którą znamy z Persony 5 lub Persony 5 Royal. Recenzja ta jest zrobiona po przejściu gry, po spędzeniu z nią 30 godzin, przejściu wszystkich questów i dialogów. I zapraszam. Dla kogo jest ten tytuł? Od tego sobie zacznijmy. Ehm, pytanie, czy osoby, które nie znają Persony, 5 w ogóle chciałyby sięgnąć po ten tytuł? Być może takie są. Ehm, wydaje mi się, że da się zagrać w ten tytuł, nie mając żadnej świadomości postaci, bo jest w grze interaktywny słowniczek, który wyjaśnia nam pojęcia, postacie, więc w teorii nie musimy tego znać. Ale gra sama z siebie zakłada, że mamy z tymi postaciami jakąś e, świadomość i gra sama poza tym słowniczkiem nie wyjaśnia kompletnie e, niczego, więc dużo przyjemniej moim zdaniem rozumie się chemię pomiędzy postaciami i dużo lepiej się gra w Persona 5 Taktika mając świadomość właśnie tych postaci i ich relacji. I teraz tak niekoniecznie musicie spędzić 100 godzin grania np. w Persona 5 albo Persona 5 Royal, bo przecież Persona 5 wyciekła też już w różnych innych formach do popkultury, czy to możecie sobie obejrzeć jakieś teatralne sztuki, których są bodajże 4 odcinki, Stage, nie? Możecie równie dobrze obejrzeć anime albo przeczytać mangę i to również Wam wystarczy. Natomiast moim zdaniem warto, żebyście znali te postacie, bo inaczej nieco ciężej się odbiera tą całość. Persona 5, taktyka oczywiście nie jest typową personą, jest tylko spin-offem i sposobem przekazania historii o postaciach w nieco innej formie, więc pomimo tego, że dookoła wszystko wygląda podobnie, no to nie jest to jednak persona 5. Więc jeżeli na to się nastawiacie, no to możecie się nieco zawieść. Mamy tutaj system walki, no jak nazwa sugeruje, taktyczny, turowy po planszy, gdzie mamy no kwadraciki, po tych kwadracikach się ruszamy, planujemy, co robimy my, przeciwnicy i tak sobie to leci. Nie mechanicznie ogólnie jest to do ogarnięcia. I z początku, no wiadomo jak, jak to początek, nie jestem jakimś mega wielkim fanem gier taktycznych, ale grało mi się w to przyjemnie. I muszę powiedzieć, że im dalej w sumie, tym przyjemniej się to odbierało i tym większą radość można było czerpać z tej gry. Więc zdecydowanie system walki może nie jest jakiś rewelacyjny i miodny, ale przyjemny, i wydaje mi się, że można po jakimś czasie też z potyczek czerpać, czerpać fana mamy oczywiście później person no bo czym byłaby persona bez person więc możemy je łapać wykuwać, nadal nasze persony dają nam różne skille pasywne i aktywne co ciekawe w tej grze wycofano wrażliwość mobów na jakiś konkretny element więc nie znajdziemy persony która na przykład nie wiem jest wrażliwa na ziągę albo na mapufuju albo na coś innego. Tylko um, jedyną rzeczą, którą tutaj jakby robimy, to mają one jakieś dodatkowe e, możliwości, że to właśnie dodanie paraliżu, czy gdzieś tam płonięcia. I też, jeżeli chcemy wywołać metodę plus jeden, czyli normalnie, standardowo podczas jednej rundy mamy jedną akcję. Jeżeli chcemy ich więcej, no właśnie, w tej Personie 5 trzeba było użyć. Um, Rodzaju mocy, na który dany przeciwnik jest wrażliwy, wtedy mogliśmy po raz kolejny i po raz kolejny go atakować. Tutaj to nie działa w ten sam sposób. Tutaj, jeżeli przeciwnik nie jest schowany, no bo jest to gra taktyczna, więc powinniśmy się chować za czymś, jeżeli nie jest osłaniany z żadnej strony, wtedy dostajemy plus jeden za darmo, bądź w przypadku, kiedy em, przeciwnik już raz dostał jakimś elementem na przykład Agilo i później dorzucamy mu jakąś inną, no, dostaje z jakiegoś innego czaru, wtedy też dostajemy plus jeden, ale tylko raz, nie? Więc mechanika troszkę inna, no, ale persony nadal są w naszym użyciu. Fabularnie oczywiście wracają postacie tylko z kanonu, co jest i fajne, i niefajne, bo, kurczę, no, po to tyle tych różnych postaci gdzieś tam dodają, czy to z Wolfem, czy z tą Navi, czy z grywalnym Akechim i Joshizawą, żeby to się wszystko razem kombiło. No ale rozumiem, że em, pewnie powodowałoby to jakieś, nie wiem, problemy. Nie, myślę, że nie. Myślę, że są leniwi po prostu byki z kurczybyki Atlusa. Wolą wydać personę 5 na PS5, zamiast na przykład, nie wiem, dorzucić jeszcze jakiś nowy chapter. I tak by wszyscy kupili, nie? Ci, Gdzie, którzy gdzieś tam są hardkorowymi fanami. Bo kto inny kupiłby trzy odsłony tej samej gry, nie? Mm. No, właśnie. W każdym razie y, mamy naszą standardową brygadę pan, Phantom Thieves z jednym chyba dodatkiem, bo w ogóle można ściągnąć DLC, a to dopiero dzisiaj zauważyłem po przejściu, że jest chyba DLC z Akechim i z Yoshizawą, ale to wydaje mi się, że oni są dostępni tylko jako postacie grywalne, a nie jako osoby, które biorą czynny udział, że nie ma żadnych historii z nimi związanymi. Jeżeli się mylę, to dajcie znać, to wtedy sobie e, to ogarnę. No niemniej jednak, a propos fabuły, tym razem skupiamy się na znowu dwóch nowych postaciach. Jest to oczywiście Erina, którą kojarzycie pewnie z trailerów, i jest to e, Toshiro. E, niestety, dla mnie persona to głównie relacje z innymi postaciami i budowanie z tym głównym teamem, korowym czegoś. Więc tutaj troszkę mam lekki ból e, siedzenia o to, że wszystko kręci się dookoła nowych postaci, a nie rozwijamy tych relacji z nowymi. Ale w sumie im dalej w grę brnąłem, tym bardziej mi to wszystko siadało, nawet pomimo tych wszystkich braków. I więc jedyna tylko prośba, po prostu nie nastawiajcie się, że jest to dokładnie to samo co w Personie 5 Royal i wtedy myślę, że będziecie w stanie to jakoś sobie ułożyć. Wiecie, overhype zawsze, zawsze przeszkadza. No ale dobra. A propos ciężkich początków, w ogóle zaczynając grać w tą grę, miałem wrażenie, że jest tutaj tylko jeden świat, ten kingdom, jak tutaj to nazywamy, nie mamy pałacy, mamy królestwa i koniec. I w ogóle przez pierwsze 10 godzin biłem się cały czas z myśli, bo nie wiedziałem, co tu robimy, po co gramy, w ogóle o co chodzi z tymi postaciami, o co chodzi z tym wilanem lokalnym. I praktycznie przestałem grać. Już kilka razy stwierdziłem, nie, nie, mam, mam dość, mam dość. Ale... Po przebyciu pierwszego Kingdomu już było tylko lepiej. Tylko no, ten początek był naprawdę mega ciężki, czy to właśnie przez brak zrozumienia po co i na co. Um, nie wiem, tak mi się wydaje, no ale później już było tylko lepiej, nie? A więc przebrnijcie pierwszych 10 godzin, później powinno być z górki. Um, no i jakby te właśnie początki. Bardzo mocno mi się to próbowało porównywać do Persony Q gdzie niby mamy fabułę, ale w sumie to nie wiadomo, o co chodzi, czy ta fabuła jest potrzebna w sumie, czy jest tylko tak zrobiona, żeby nie było, że biegamy i, i, i nic nie robimy. Więc y, tak troszkę to traktowałem, przy czym Persona Q ma ten y, jakby benefit, że tam mamy postacie ze wszystkich poprzednich Person, czy to w Q mamy trójkę i czwórkę, czy w Q2 mamy 3, cztery i pięć. No a tutaj w sumie taka wybrakowana wersja Q, ale no nie, mówię, pierwsze 10 godzin zaczynamy więcej rozumieć i tą taktikę można całkiem przyjemnie zacząć odbierać tak, no mówię, rozkręca się słabo i nie wiem, ta historia z początku jest niby komediowa ale trochę jakby bez sensu i nie wiemy po co ale teraz jak o tym myślę, to ten początkowy taki chill i być może taki właśnie humor jakby na wyrost jest tylko próbą zbalansowania tego, co się pojawi później no bo tak jak każda personka tutaj też mamy nieco mroczniejsze historie, więc widocznie ten początek ma nam tak troszkę załagodzić sytuację, nie. No właśnie chyba Trzeci Kingdom to nie wiem, strasznie mi się kojarzył w ogóle z ostatnimi planszami w Diablo 1, nie? gdzie mamy jakieś takie czerwone ściany, pełne krwi i tak dalej. No to tam było troszkę podobnie nie, nie to, żeby was straszyć, ale No bo nie jest to Diablo mimo wszystko A ja nie mam gdzieś tam, nie wiem, 7 czy 8 lat, że w to gram Więc też inaczej to odbieram No ale jednak taki, wiecie, klimat nie? Jakieś megafony, jakieś krzyki Jakieś, no, strasznie dziwny ten klimat Więc jeżeli zaczynacie grać To cieszcie się e, początkami Bo później już będzie tylko e, Coraz gorzej I to właśnie w tą stronę raczej Niekoniecznie do przodu. No dobra, skupmy się na pozytywach. Więc fanserwis moim zdaniem stanął tutaj na poziomie i jeżeli tylko nie skończycie z tą grą po pierwszym Kingdomie, to będzie was ona karmiła całkiem fajnymi znajdkami, całkiem fajnym kontentem. Moje ulubione. No, oczywiście, persony, tak można je sobie wykuwać. Mamy oczywiście standardowego arsena, który razem z Renem, mama mio, się się buja. Mamy też Velvet Room do robienia wszystkich fuzji, nie tylko person, ale też bronie możemy sobie fuzjować i łączyć, tworzyć. Oczywiście naszym pomocnikiem w Velvet Roomie jest Lawenza. Szkoda, że nie ma Igora, ale Igora chyba nigdy w tych spin-offach nie było, nie? Ani w Q, ani w tych dancingowych, tak mi się wydaje, nie? Zawsze byli tylko tam atendanci, Elizabeth czy ktoś, ale... Nie mieliśmy. No, tutaj mamy lawendę w każdym razie, która pomaga nam połapać się w historii i też sprawia, że jakoś przez to wszystko się przebujać będziemy w stanie. Tym razem, nasz właśnie, wydaje mi się, że to jest troszkę gra słów, nie? Bo teraz naszym velvet Roomem jest pociąg. Tak jak w każdej personie, velvet Room jest odwzorowaniem gdzieś tam, nie wiem, wnętrza tego serca głównego bohatera. No i tutaj, czemu pociąg? Nie wiem, bo mkniemy przez życie czy coś. I też fajną grą słów jest to, że zamiast velvet room jest to nazwane V że V jak V i room jak pokój. V albo vroom, tak jako onomatopeja w angielskim. Więc nie wiem, czy nawiązanie też takie jest w japońskim, ale tak, Virum, vroom. Więc nasz vroom, -ro, robi vroom jest kosmicznym, gwiezdnym, interstelarowym e, pociągiem do kosmosu. Co będzie kolejne? Nie, już mieliśmy limuzynę, teraz mamy pociąg. Nie, może w szóstce będzie statek kosmiczny, albo pociąg. Pociąg był, to co, to statek, taki zwykły morski. No nie wiem, tak nawiązuję do tej szóstki, bo bardzo bym ją chciał e, stracić kolejne 100 godzin życia na historii, ale obawiam się, że Atlas chwilowo nic nowego nam nie dorzuci, więc cieszmy się tym, e, co jest. Poza starymi przyjaciółmi, którzy nam pomagają, poza lawendą, jest też Iwai. Co ciekawe, w jakiś magiczny sposób do tego lokalnego isekaja dostarcza nam broń. Widocznie rozwinął całkiem swoje koneksje i nie tylko w Realu teraz rozprowadza amunicję, ale też poza Real, co jest dosyć ciekawe. Mamy oczywiście Leblanc, który bardzo fajnie jest zobaczyć w tej animowanej, takiej kartunowej troszkę formie. LeBlanc jest naszym safe roomem tutaj. Na początku jest tym światem w Realu, kiedy już wchodzimy w i nadal mamy LeBlanc, które, no właśnie, ponoć bohaterom tutaj tej gry, no zawsze safe room był miejscem odetchnienia, nie? które przyjmowało też jakąś tam formę, miejsce, gdzie można odpocząć, no i jest tutaj też właśnie LeBlanc, co jest bardzo Fajnie, bo tam właśnie nowi z bohaterów uciekali przed atencją, więc kojarzył im się LeBlanc właśnie z takim miejscem wytchnienia i otuchy, i stąd taką tutaj ma, ma formę. No, oczywiście, mamy standardowe, chore pomysły i wizje kreatorów i światy wynaturzone w masakryczny sposób, czy to te ociekające krwią megafony. Czy na przykład w pierwszym świecie tort ślubny zrobiony z ludzi, którzy są wkomponowani w ciasto po zagraniu w tą grę zupełnie innego znaczenia nabiera zwrot bycie babcia w ciasto gniotła. naprawdę? Jakoś tak zaczynam to troszkę inaczej dostrzegać po przejściu persony 5 taktyki. No nie wiem, dużo takich śmiechowych rzeczy, jak na przykład w, też w tym pierwszym Kingdomie, kiedy za karę narzeczona bohatera gdzieś tam kazała tańczyć ludziom sambę w więzieniu do upadłego, nie, no, taki ciekawy rodzaj tortur, ale w sumie całkiem miłe, patrząc na to, jak później gra się rozwija, nie, więc tak jak mówiłem, te początkowe śmieszki, jakby weźcie to na klatę, nie, weźcie, otulcie się tym śmiechem, chichem, Później już tego nie będzie, nie? Później będzie tylko wiało raczej, smutkiem i grozą, co nie zmienia faktu, że gra jest dobra, nie? W takim troszkę depresyjnym, ale jednak mocno personowym klimacie. Jeżeli to lubicie, to, um, no mówię, przebrnijcie pierwszy świat, później, później zobaczycie, że było warto. Um, mamy też loading screen, który fajnie się zmienia, bo w zależności od tego, który kingdom odwiedzamy, a jest ich chyba cztery, tak mi się wydaje, pięć, nie wiem, jak to liczyć, um, każdy z nich ma swój jakby... No swój starting screen Więc to jest fajne e, Taki mały smaczek Ale jednak e, spodobało mi się to Bardzo mi się podobają A propos nowego designu w ogóle Nowe stroje, które nasi bohaterowie i bohaterki Dostali w feudalnej Japonii e, No może poza rok Który dostał po prostu worek Czy chustę na głowę Tak jak złodzieje gdzieś tam w czasach Edo no i też troszkę żałuję, że jest to tylko w formie takiej SD, nie, czy takiej tunowej, bo bardzo bym chciał zobaczyć na przykład dziewczyny w... Chociaż nie, czekajcie, przecież były w tych, w Yukatach, yy, w Personie 5 Royalek, szli na Nowy Rok. Kurczę, będę musiał wrócić do tej gry, bo coś... Trzeci semestr mi jakoś wyleciał z głowy, teraz sobie o tym przypomniałem. No niemniej jednak, tutaj też mamy postacie właśnie w takich nieco bardziej samurajskich strojach. Więc fajnie, fajnie to w ogóle wygląda, fajnie, że dodano tym postaciom też nowy design, nie tylko naszym przeciwnikom, w każdym świecie inny, ale no my też sami, przynajmniej w tym jednym świecie, dostaliśmy swoje nowe stroje, więc bardzo fajnie. Gra oferuje troszkę cutscenek i animacji, niestety część z nich jest opatrzona taką chmurką dookoła, co strasznie mnie drażni, nie wiem z jakiego powodu, ale no, zakrywa ekran, tak? Miał pewnie dodać właśnie jakiegoś komiksowego charakteru, ale nie wiem, czuję, że po prostu odebrano mi możliwość widzenia pełnego ekranu, co mnie mocno boli. Ale um, na, być może obronę powiem, że um, poza tymi cutscenkami, które są na SD oczywiście i bez rewelacji, są chyba dwie wstawki anime, chyba na początek i na koniec. Ale to takie króciutkie, więc tam nawet nie ma co się nimi napawać. Jest dużo fajnych rysunków, rysunków statycznych, przepraszam, tak, statycznych rysunków, bez ruchu, gdzie tam tylko czasami kamera najeżdża, nie wiem, w jedną stronę, później w drugą stronę, na przykład pokazując, jak bohaterowie walczą z najeźdźcami, i najpierw kamera się przewija na jedną postać, później na drugą, później na trzecią, na koniec jest odjazd, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda w całości. I bardzo fajne to jest, podoba mi się, jest dużo tych, tych scenek, jest dużo tych screenów rysunków, które można sobie później obejrzeć w ogóle, jest też osobna możliwość w tej grze wejścia i obejrzenia czy to wszystkich innych cutscen czy to właśnie wszystkich takich rysunków które gdzieś się tam przewijały no mam nadzieję, że jakiś artbuczek z tego wyjdzie fajnie wyglądają te, te, te rysunki chciałbym je zobaczyć właśnie w takiej wersji nie wiem, namacalnej, myślę, że bardzo bardzo ładnie to wygląda mm. No i co? Są też nawiązania do innych person, ale to o nawiązaniu do czwórki powiem troszkę później, a o nawiązaniu do trójki nie wiem, czy chcę tutaj to widzieć, czy to realnie jest nawiązanie, ale w jednym ze światów mamy właśnie też taki budynek szkolny, w którym świeci się zegar i nie wiem, strasznie mi to przypomina właśnie dark hour i no, nie mamy jakby zielonego świata, nie? i zielonego światła, ani trumien nigdzie dookoła, ale w sumie krew jest, y więc to by się zgadzało. Chociaż nie wiem, no, wydaje mi się, że troszkę na siłę tu to naciągam, ale jakaś referencja, nie wprost, do persony trujeczki też tutaj będzie. A o czwórce za chwilę. I teraz tak to tak mniej więcej streszcza moje wrażenia na temat tej gry. Teraz przejdę się nieco bardziej przez fabułę i bohaterów, więc tutaj troszkę już będę wlatywał w jakieś historie, których być może nie chcecie słyszeć, jeżeli grę chcecie sami przejść, więc uwaga na spoilery, jeżeli nie chcecie nic nowego wiedzieć o tej grze, to proponuję wyłączyć, przełączyć, odsłuchać po, a jeżeli nie macie z tym problemu, no to lecimy dalej. Fabuła. Persony 5 Tactics. E Taktyka. Taktiks, Final Fantasy Tactics, Persona 5 Taktika. Tak. Dobra, więc e, jakby fabuła standardowo, też jak w każdej personie, rozbija się o konflikt. Konflikt pomiędzy młodymi pokoleniami pełnymi werwy i ideałów versus zgorzkniali dorośli z zatraconymi ideałami. E, tutaj mamy dokładnie to samo. Bardzo fajnie wyprowadzony e, motyw jakby, że walka o ideały, no to standardowe jak w Personie, nie są zawsze tęcze, fajerwerki i jednorożce, ale jest też refleksja nad tym, jakie to ze sobą może nieść skutki, nie? że to nie jest tylko cudownie, ale też czasami e, zdarzają się rzeczy, no, niefajne. I pytanie w sumie, czy warto, czy nie warto wtedy, nie? no gra jakby proponuje e, swoją odpowiedź na to, ale jak wiemy, no, real nie jest tylko grą, niemniej jednak myślę, że niesie takie światełko troszkę Próbując być może właśnie już tym starszym pokoleniom, które zapomniały jak to kiedyś w ich głowach gdzieś różnego rodzaju ideały na temat świata się, się tworzyły, no jednak to jest idea, myślę, młodszych pokoleń, nie? że jednak wierzą w świat, próbują go zmieniać, a starsi już tylko odcinają kupony w większości. Nie? Tak, tak bym to widział. No i właśnie jest to też główny temat, um, Persony 5. No, wszystkich person, no, no, w taktyce również go odnajdziemy Zaczyna się od tego, że znika kandydat na nowego premiera w świecie realnym A później Tom Thieves siedząc w Leblanc nagle wciągani są w inny wymiar No i tam jakby wewnątrz tych, tych kingdomów, tych królestw toczyć się będzie fabuła Więc na początku trafiamy do pierwszego kraju gdzie jakaś różowa landryna, która łaja wszystkich mieszkańców, próbuje kontrolować wszystko dookoła. Taka apodyktyczna panna młoda, która nie wiem, kosztem innych chce zorganizować najlepsze wesele na świecie dla siebie. Oczywiście zamknięty młody pan, pan młody w lochu, ciężko pod pantoflem, który, który gdzieś tam praktycznie nie ma żadnego zdania na temat siebie ani świata. No, i w tym świecie poznajemy właśnie Erinę. Erinę, czyli jakby no, ten symbol rewolucji, symbol zmian, symbol dążenia z powrotem do ideałów. Eee, no, bo R er oraz ym, no, Wszyscy dookoła też mają dość dyktatorki. Natomiast ona jest tym zapalnikiem, który w tym świecie próbuje to wszystko zmienić. Erina. W ogóle pierwsze skojarzenie widząc i słysząc tą postać. Z jakiegoś powodu jej ekstrawertyzm i taka pozytywna ekspresja sprawia, że bardzo mocno mi zalatuje yy, Suzumi ją Haruhi, ale to. No nie wiem, nie wszystko się zgadza, ale myślę, że vibe postaci jednak jest bardzo mocno w tą stronę. Kim w ogóle jest Erina? Erina jest, czy została stworzona niejako przez serducho. Toshiro jest manifestacją chęci jego buntu, która jest obecnie stłumiona i stłamszona przez lata obcowania ze swoim apodyktycznym ojcem, czy to e, dosyć taką, nie wiem, nieokiełznaną, narzeczoną, czy ogólnie z przeszłością, która dosyć sporo narobiła mu problemów, o której sam już teraz chłop zwyczajnie nie pamięta, więc tylko jakieś tam resztki jego serducha próbują z tym walczyć, podczas kiedy on sam zamknięty jest w więzieniu. No i oczywiście Erina, którą tu spotykamy, jest wzorowana na Erinie, która była jego przyjaciółką z liceum. Dzięki której trochę się otworzył na ludzi, właśnie zaczął wierzyć w sprawiedliwość, praworządność i w jego umyśle stała się ona właśnie symbolem takiej niezłomnej walki o jednak o wszystko, co, co dobre. Nie? Więc ym, mamy tutaj właśnie Erinę, która jest tym tworem, no, isekajowym, troszkę jak Morgana. Przy czym, no, jest tylko odwzorowaniem serca właśnie głównego bohatera. Ehm, no więc teraz o Toshiro, bo skoro już wiemy o jego serduchu i o, o Erinie, która się pojawiła, to Toshiro jest standardowym bohaterem, który pojawia się w nie wiadomo jakim momencie z amnezją, nic nie wie, nic nie kuma, cicho, ciemnie chłop, nie? Każdy pomyśli, przynajmniej ja tak miałem, i wydaje mi się, że ciężko jest przejść, znaczy łatwo jest przejść obok tej postaci obojętnie, na zasadzie, aha, dobra, jakiś NPC, który pewnie zaraz się gdzieś wysunie. Widać, że Erina jest tutaj główną postacią, a nie jakiś ziomek, który wygląda, nie wiem, jego design w ogóle, jest jak typowy office worker, nie? Jak taki typowy ten salesman. Garnitur, biała koszula, nie wiem, z designu nic nie ma, co by go wyróżniało, nie wiem, może we fryzurze, dwie antenki, które gdzieś po bokach czoła mu zwisają, ale poza tym, no mówię, taki bardzo dyskretnie ukryty NPC, który jednak w tym samym momencie jest rewelacyjnie, moim zdaniem, najlepiej. Chyba najlepiej. No nic innego nie przychodzi mi do głowy, więc brnijmy w to. Jest najlepiej schowanym głównym bohaterem gry. Tak? Bo początkowo, no właśnie, niby typ zamknięty w lochu, niby nie wiadomo o co chodzi, ciągle jest obiektem żartów i gagów. E, ziomek, który jest właśnie politykiem, tym zaginionym, e, który na e, głównego, na, na prime ministra, w sensie na tego premiera, ma być niedługo gdzieś tam, czy to wybory mają być, czy ma być już mianowany i, i, i coś typowy właśnie ziomek, który nic nie pamięta, nic nie wie, cały czas nogi mu się trzęsą, wszystkiego się boi, nie chce działać, chce jak najmniej konfliktów, a w ogóle ja was znam, Phantom Thieves, z tego, jak co się tam działo w poprzednim tytule i ja, ja was nie lubię, ja wam nie ufam i tak dalej, Super zrobiona postać, naprawdę rewelacyjna, nie? I oficjalnie w sumie pierwszy polityk, który stoi po stronie, później oczywiście, e, Phantom Thieves, tak? Postać, która świetnie się rozwija w ogóle w ciągu tej gry, tak? dzięki której później już z takiej postaci slapstickowej i tylko komediowej przeradza nam się w realną postać z kości, która świetnie się transformuje, no ale jakby też poziom obecny jego umysłu czy jego serca, które wzorowują właśnie te wszystkie Kingdomy, przez które przechodzimy, są ofiarą czy to jego historii gdzieś tam smutnej z jego matką czy próbą gdzieś tam nie wiem, przebrnięcia przez wpływ wychowania ojca, czy inne sytuacje, które dały mu gdzieś tam do, do zrozumienia, że w sumie jakby nie ma po co walczyć, próbowałem walczyć, przegrałem, miało to tragiczne skutki dla moich najbliższych, przez co przeszedł sobie na sztosziro w tryb bierny, pasywny, wegetatywny. No i właśnie pięknie też wciągnięta fabuła Erina, wyjaśnienie postaci, i moim zdaniem cudowne zakończenie, chociaż tylko cutscenką króciutką po napisach końcowych, które warto było przesłuchać i obejrzeć, właśnie dla tej scenki, która pokazuje z powrotem i Erinę i, i Toshiro, tak? E, więc myślę, że też można to podsumować niejako, o ile Persona 5 i 5 Royal są o procesowaniu em, gdzieś tam społeczeństwa, o procesowaniu traum, ale jakby takim wewnętrznym świecie tych osób, wewnętrznej motywacji postaci, które są e, jakby antagonistami. E, tutaj mamy, no, jakby, niejako mobilny szpital polowy. Phantom Thieves, którzy leczą traumy wewnętrzne Toshiro. E, więc, no, niejako, wilanami, z którymi walczymy, są cienie z przeszłości, e, które cały czas żyją i dyktują, w jaki sposób Toshiro ma się zachowywać. Bardzo fajna postać, świetnie zrobiona i piękną, naprawdę przechodzi transformację, taką typową, teatralną, można by niemal powiedzieć, od zera do bohatera. Więc tak, Kingdom. Już mówiliśmy o tym, że to są odwzorowania jego serducha, tak jak to pierwsze, gdzie jest właśnie e, gdzieś tam dominowany przez swoją partnerkę e, w taki jakby niefajny sposób, nie? bo to z dominacją to można różne rzeczy kojarzyć. No tutaj to nie jest taka, z której przynajmniej główny bohater czerpałby jakiekolwiek pozytywne, e, pozytywne aspekty. Więc no tak, właśnie, zamiast pałaców do skradnięcia e, chorych skarbów umysłu naszych wilanów, mamy tutaj obraz opresji i depresji Toshiro. E, więc e, po pokonaniu naszej apodyktycznej narzeczonej, która ma ustawiony dla celów politycznych tylko i wyłącznie Mariasz przez ojca Toshiro i przyszłego, niedoszłego Teścia, gdzie nikt nie bierze Toshiro pod uwagę, wszyscy traktują go jedynie jako marionetkę do swoich własnych celów. Czy to zarobkowych, czy politycznych. E, po uporaniu się z nim, e, z nią, z tą traumą, później mamy ojca despotę i tyrana z zerową empatią, e, który też próbuje wychować syna na ludzi, ale metodami, w których trochę zapomniał, że może on mieć swoje zdanie i jakby tak bardzo się w tym zacietrzewił, że kompletnie go nie obchodzi, e, co on robi i myśli. E, mamy również w kolejnym Kingdomie nauczyciela, manipulanta i sadystę wydaje mi się, że co najmniej na poziomie Kamoshidy, a wydaje mi się, że nawet jeszcze grubszego skór tego, tam wiecie co, patrząc głównie na skalę precedensu, którego się dopuścił, tak, kiedy szczuł prawie całą szkołę, wszystkich nauczycieli, uczniów na siebie, tak, mając haki na wszystkich Próbując kontrolować kogoś, znaczy kogoś wszystkich, praktycznie metodami strachu, opresji, kontroli, wstydu. Taki wiecie, jeden z gorszych typów ludzi, naprawdę taki srogi psychol, nie? Strasznie, straszna postać, nie? W sumie którego udało się już unieszkodliwić, ale stało się to kosztem właśnie Eriny samej. No i na sam koniec w ogóle nasz główny bohater, który mierzy się też sam ze sobą, ze swoimi traumami, ze swoim wewnętrznym. Mrocznym Toshiro, i to Wam powiem, jest chyba jeden z najfajniejszych twistów i e, właśnie takich fanserwisów y, historii w tej grze. E, no, właśnie ten Dark Toshiro strasznie przypomniał mi Personę 4. I to jest ten fanserwisowy fragment, o którym Wam mówiłem wcześniej. E, z początku, kiedy się pojawia, ma troszkę żółte oczki, nie? więc tak właśnie bym liczył, że jest to nawiązanie do czwórki. Kiedy to, no bo właśnie, jest różnica pomiędzy czwórką i, i piątką, nie? W podejściu do, do isekajów. W piątce mamy bohaterów, którzy chcą walczyć o swoje i wtedy, jakby przebudzają w sobie tą iskrę i są w stanie iść do przodu. Natomiast w personie cztery mieliśmy bohaterów, którzy musieli walczyć sami ze sobą, ze swoimi wewnętrznymi, nie wiem, demonami, bym powiedział. I dopiero po zrozumieniu, że tak naprawdę ta negatywna część ich emocji też jest nimi, nie mogą się wyprzeć tego, tak, w pełni zamknąć na to, że nie, nie, my tacy nie jesteśmy, to nie ja. Dopiero jakby podczas zrozumienia tego, że no nie, to ty jesteś mną, ja jestem tobą, jakby ta mroczna moja strona mnie też jest mną, dopiero wtedy przebudzali jakby w sobie personę. I tutaj właśnie idealnie, moim zdaniem, jest to połączone w pewnym sensie. I te żółte oczka, Dark Toshiro, jak się pojawia. Właśnie tylko myślę, jakby budują ten klimat i nastrój. Chociaż no Toshiro jakby nie walczy sam ze sobą. Jest świadomy, on jakby próbuje wyswobodzić się spośród innych traum i negatywnych emocji. I dzięki temu udaje mu się wreszcie gdzieś tam zdobyć tą chęć do walki. Czyli jednak przebudza się w taki personopiątkowy sposób. Ale ta czwórka też bardzo fajnie tutaj mi się spodobała co ciekawe w ogóle, no właśnie przebudza personę, nie? W ogóle polityk przebudza personę. Wow. Jak bardzo hardkorowo to brzmi, nie? Biorąc pod uwagę fabułę na przykład zwykłej piątki. Nie dość, że stary hop, to jeszcze, jeszcze polityk i umie coś takiego, nie? No, Dlatego mówię, bardzo fajna postać, fajnie zrobiona, z rewelacyjnym rozwojem. Ehm, w ogóle tą jego personą, tą jego wizją sprawiedliwości jest, jak być może już zgadliście, właśnie Erina, tak? Znaczy, no nie Erina, tylko tam Ernesto chyba się nazywa. W każdym razie, no to jest właśnie też Erina później staje się tą personą, czy coś takiego, więc no, fajnie połączyli dużo tutaj elementów. Bardzo mi się to podoba i e, ciekawy jestem tylko właśnie jak w personie szóstce się to znowu rozegra, tak? Czy będziemy mieli motyw bardziej jak z czwórki, może bardziej jak z piątki, może połączą to właśnie tak jak tutaj w tej personie 5 taktyka, albo być może dostaniemy całkiem nowy sposób na to jak przebudzić swojego wewnętrznego demona. Um, o konfrontacji siebie mówiłem. A nie, jednak nie, okej. Okay. Ogólnie tak, wszystko to, co tutaj jakby jest zostało stworzone, jest oczywiście też tego sam to Shiro sobie nie stworzył, tak. Tak samo, jak mieliśmy w Personie 5 Jabatolacha, czy jakkolwiek się wymawia nazwę ostatniego bossa w piątce, tak tutaj mamy Salmaela, tak? jest to kolejne bóstwo, które znowu macza palce w historii i próbuje tutaj na swoją nutę grać. I te wszystkie królestwa stworzone zostały tylko po to, aby przeciwdziałać rebeli w sercu Toshiro, no bo założenie jest takie według Salmaela, tak, że rewolucja, zazwyczaj rebelia, przynosi więcej pożytku niż szkody, no bo większość ludzi jest spokojna, cicha, słaba, niekoniecznie chętna do walki o wyższe dobro, a nawet jeżeli tak by próbowali robić, to cierpią później na tym. W związku z czym Salmael zakłada, że woli powstrzymać chęć rebelii Toshiro, żeby ludzkość jako całość miała lepiej. Pytanie, czy lepiej, czy nie? No, znowu tu możemy wejść w jakieś em, rozkminy filozoficzne. Niemniej jednak, jakby to jest nasz główny tutaj e, złol, który się pojawił i który tutaj, em, no właśnie, próbuje stłumić tą rebelię i prawie by mu się udało, bo sama Erinka nie dałaby rady wyrwać się e, z rozpoczętego mariażu, z tam ułożonego mariażu, ale na szczęście grupa e, Złodziei Widmo ratuje tutaj sytuację i pomaga tej dwójce. Przebudzić właśnie tą chęć buntu, czy to właśnie na początku w Erinie, a później, kiedy to dociera realnie do serducha, to Shiro również i w nim, kiedy orientuje się, że jest ona jedynie odwzorowaniem jego wewnętrznych chęci przełamania się z losem, który do tej pory wszyscy mu szykują. No, i oczywiście jest to ostatni boseł. Po którego pokonaniu mamy fajne godzinne outro. To tak też o tej fabule niby opowiedziałem, ale w sumie też no, przejdźcie sobie to sami. Jeżeli planujecie grać, to dajcie znać. A jeżeli chcecie osobny film, który to wyjaśnia, to też dajcie znaka i coś wymyślimy. Um, Bo już o tym, jak było miodnie, jak było cudownie, więc teraz jeszcze na sam koniec, skoro jeszcze tutaj jesteście i mnie słuchacie, za co dzięki, piękne wam wszystkim, to powiedzmy sobie o tym, co było na minus. Nie? Poza tym ciężkim początkiem, o którym wspominałem, um, jakiś taki, nie wiem, wydaje mi się, że bardzo mocna jest tutaj taka dysproporcja, nie? że z początku gra jest taka nudna i słaba a w momencie w którym się rozkręca później no to już naprawdę wszystko leci bardzo bardzo szybciutko. Więc yy, problem z balansem, nie? Chciałbym, żeby ta gra była bardziej interesująca na początku i nie wiem z czego to wynika, czy z tego, że powoli się to wszystko budowało, czy co, ale właśnie być może podwaliny tych pierwszych światów sprawiły, że dopiero w tych późniejszych realnie jesteśmy w stanie wczuć się w tą historię. No nie jednak e, fabularnie Rozkręca się powoli, ale to już mówiłem. tak? Gameplayowo też chyba zanim skumałem dokładnie, jak działa metoda walki w to wszystko, to bardzo mocno miałem problem, żeby się połapać. Chyba któryś Quest zakładał, że trzeba wszystkich przeciwników pokonać w dwie rundy, i pamiętam, że mega się z tym męczyłem. Nie? Praktycznie też chyba tam w wiem, trzeciej czy czwartej godzinie gry stwierdziłem, że dość, odkładam, ale udało się jakoś. Jak ludzie kiedyś grali bez YouTube nie? Słuchaj, no, pamiętam jeszcze te czasy, ale jak to było? No, w sumie poradniki były w tych magazynach, które wychodziły raz na miesiąc. Gorzej jak się grało w tytuł, który nie był mainstreamowy i nie, nie było poradnika do niego na przykład. Nie? To wtedy trzeba było znaleźć innego fana gdzieś na dzielni czy na wiosce i z nim sobie przedyskutować, co tam zrobić, żeby to przejść. Ehm, dobra, minusy jedziemy dalej. Nie podoba mi się to, że niektóre z dialogów ehm, w bocznych questach są bez dubbingu. W sensie. Ile jest tej gry, nie? 30 godzin, zrobiłem wszystko, samych dialogów dużo mniej, a jednak no, część jest niedobowana. Nie wiem, czy zostało to dodane później? W ramach oszczędności kasy? Nie wydaje mi się. Eee, żeby ograniczyć ilość danych, bo wychodzi też na Switcha, też mi się nie wydaje. Nie wiem, w każdym razie szkoda, ale myśląc o tym później, tych dodatkowych questów, gdzie nie ma dubbingu, nie ma aż tak wiele, więc jest to do przeżycia, no ale z drugiej strony to też jakby daje do myślenia, dlaczego tego nie zdubbingowano, nie, troszkę słabo, no ale cóż, będę robił gry, to będę robił pełen dubbing, albo w ogóle, nie? na razie ich nie robię, więc jakby nie ma, nie ma, problemu. Też trochę na minus jest design postaci, bo kurczę, jednak ten taki tunowy, kartonowy style, takie troszkę chibi niby fajny, ale jakby preferuję jednak te postacie bardziej mangowo, realne, dorosłe niż takie właśnie super deformed. Ale teraz też jak o tym myślę, to był to problem tylko na początku, bo później po przejściu fabuły czy tam w trakcie fabuły już coraz mniej się zwracało uwagę na to, jak te postacie wyglądają, tylko no każdy już w głowie, przynajmniej ktoś, kto zna te postacie, ma archetyp gdzieś tam Ann czy Juskę, czy Rena, Morgany, Makoto, wszystkich postaci, i jakby już się nie zwraca uwagę na tą formę. Nie? Tylko to jest ta postać, którą znamy, którą walczymy, więc nie przyglądamy się specjalnie temu, jak wygląda. Ale no jednak nie jest to ten styl, który bym, który bym uwielbiał. No, oczywiście, mówiłem też wcześniej, że to nie jest typowa persona, ta, ta główna odsłona, więc nie mamy tutaj trybu dnia, nie mamy hangoutów, nie mamy symulatora studenta w Japonii, co jest smutne, ale. Jakby nie spodziewałem się, że to tutaj będzie, no ale jednak jest to persona bez standardowego, personowego e, trybu gdzieś tam. E, no i to tyle, jeżeli chodzi o moje negatywy. Chyba nie są najgorsze, nie? Myślę, że gorsze. No i dobra, już negatywy skończyliśmy, to muzyka, tak? Kurczę, jest strasznie długi soundtrack do tego, który ma tam chyba z 5 płyt, nie wiem, czy tam jest kilka godzin gry, ale jeżeli mam być szczery, nie wiem, dosłownie kilka kawałków zapadło mi w pamięć i też trochę chyba to jest taki plus, trochę minus, bo soundtrack jest dobry, jest dobrym tłem, ale nad to tło nie wybija się nic. Soundtracki z Persony 3, 4 i 5 potrafiłem słuchać godzina. No, no znowu, to były te główne, mainstreamowe, nie? więc być może e, gdzieś tam kompozytorzy trzymają te lepsze kawałki na przyszłe gry, które wydadzą w przyszłości i w sumie, jeżeli tak faktycznie się to rozgrywa, to nie ma co narzekać. No, gra ma kilka fajnych motywów, ogólny soundtrack nie jest zły, ale zdecydowanie nie powala. Dużo przyjemniej na przykład mi się słuchało um, tego um, Persony 5 Strikers, gdzie dużo starych motywów było fajnie z pazurem przearanżowanych na nowo. Tutaj nie jest źle, jest dużo fajnych nowych motywów, jest kilka starych motywów, ale no też... Soundtrack nie powala. Natomiast jest dobry, jest dobry. No i dobra, co tu? O, króciutko dzisiaj, 40 minut. No ale dobra, to żeby nie, prze, nie przedłużać. Podsumowując całość, moim zdaniem, Persona 5 jest bardzo fajną, kolejną formą, jakby nie wiem, pokazania nowych historii postaci, które znamy z Persony 5 i 5 Royal. Ale jednak, czekamy chyba w dalej wszyscy na szóstkę, nie? Natomiast jest to dobry motyw, żeby sobie poczekać. No, i nie było jeszcze bijatyki, więc może P5 Ultimax niebawem? Nie wiem, zobaczymy. ale Persona 5 Taktyka jest dobrym kawałem gry, który można spokojnie sobie przejść i zapewni myślę co najmniej jakiś czas do grania. Papo. Pa.